Wiele lat temu zetknąłem się z racjonalną terapią zachowań według Mao Zbiego. Wtedy jeszcze nie było w sprzedaży tej książki, bardzo dobrej zresztą, dla studentów, obszernej i całkiem zrozumiale napisanej. Tylko nie wszyscy, którym się udało tę książkę przeczytać, zrozumieli, że celem zdrowego myślenia jest zdrowe życie. Że zdrowe myślenie jest to taka forma oglądania świata, taka forma przeżywania życia, która powoduje, że człowiek może czuć się szczęśliwy, może być szczęśliwy. I kochani, racjonalna terapia zachowań zmieniła moje życie wiele lat temu, ponad ćwierć wieku temu nastąpiła ta zmiana. I przez ćwierć wieku jestem zafascynowany, nadal jestem zafascynowany tym, w jak prosty sposób można zmienić swoje życie, ponieważ zmienić swoje życie, to znaczy już dawno, dawno temu był taki mędrzec, filozof, nazywał się Epiktet. Już on wtedy stwierdził, że nic nas w życiu nie denerwuje, nie złości, nie smuci. My sami się denerwujemy, złościmy, smucimy, myśląc o tym, co się nam w życiu przydarza. I to znaczy, że my sami możemy być radośni, szczęśliwi i zadowoleni. Możemy czuć się dobrze. Kochani, to jest możliwe. I to w banalnie prosty sposób. To, że książka jest gruba, to nie znaczy, że sposób jest skomplikowany. To znaczy, że ona dokładnie punkt po punkcie tłumaczy, jak możesz to wprowadzić w swoje życie. I teraz uwaga! Niedługo, bardzo niedługo, 23 listopada, będzie kurs racjonalnej terapii zachowań. Ja go będę prowadził i wytłumaczę w tak prosty sposób, że wszystko zrozumiesz i w tak przystępny, że będziesz mógł to zastosować. Możesz być szczęśliwy. Możesz być szczęśliwa, radosna, zadowolona. Możesz pożegnać się z depresją, możesz pożegnać się z negatywnym myśleniem. Proponuję, zapraszam Cię, proszę, przyjdź na kurs, a nie pożałujesz.